Siemano wszystkim, z tej strony Miguel, no i w tym odcinku na tym kanale postaram się przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych informacji odnośnie kolejnej rekompensaty od twórców gry Fortnite. No ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, to chciałbym wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem, no i pamiętajcie o wpisaniu unikalnego kodu twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli MIGAO2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, czyli oczywiście kolejnej rekompensaty od twórców gry Fortnite. A więc jak sami dobrze wiecie, dokładnie wczoraj o godzinie 10 rano do gry Fortnite została wprowadzona już kolejna wielka aktualizacja tego obecnego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, która wprowadziła bardzo dużo zmian, nowości i wycieków, a co ciekawe, to po tej aktualizacji poznaliśmy naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji na temat nowości i zmian, które pojawiły się w Fortnite. Sama aktualizacja, która trafiła wczoraj do Fortnite'a, miała oznaczenie 20.30, co oznacza, że była to trzecia wielka aktualizacja obecnego sezonu z przerwą techniczną, a gracze, którzy chcieli ją pobrać, musieli pobrać na PC dokładnie 2 GB zawartości, na PlayStation około 3,3 i na pozostałych platformach też gdzieś w tej okolice. Osoby, które oglądały wczorajszą moją transmisję z tej aktualizacji, znają większość z tych rzeczy, które pojawią się w grze, jednakże dzisiaj chciałbym się w głównej mierze zająć zwrotem, który co ciekawe został przydzielony dla każdego jednego gracza po tej ostatniej aktualizacji, o której wcześniej była mowa, a nie powinien, i co ciekawe, był to po prostu zwykły błąd, który leżał po stronie twórców gry Fortnite. Chyba każda osoba, która gra w Fortnite'a troszeczkę dłużej, wie, że twórcy tej gry do dnia dzisiejszego zmagają się z dużą ilością problemów, które można napotkać, czy to w zwykłej rozgrywce, czy to nawet na wejściu do gry po aktualizacji, czekając w 6-godzinnej kolejce, ale takiego błędu jak dzisiaj to jeszcze nigdy do tej pory chyba jeszcze nie było. Cały ten temat musimy sobie zacząć od lekkiego cofnięcia się w czasie, ponieważ żeby zacząć cały ten temat, musimy wrócić do mojego filmu z około tygodnia do tyłu, gdzie wspomniałem wam, że niebawem skin plażowej Julki przez zmiany twórców gry może zostać zwrócony graczom i twórcy gry przydzielili wszystkim jej posiadaczom darmowy zwrot po tej aktualizacji 20.30. Zmiana przy tym skinie była przy wyglądzie, ponieważ skórka ta, jak sami możecie zobaczyć przed aktualizacją 20.20, czyli nie tą teraz, tylko poprzednią, wyglądała tak, a zaraz po wprowadzeniu tamtej aktualizacji twórcy gry postanowili, że lekko zmienią tego skina bez żadnej dodatkowej informacji dla graczy, no i za to gracze mieliby dostać zwrot skina, którego kupili właśnie w wakacje tamtego roku. No i długo nie musieliśmy czekać na pierwsze ciekawe informacje w całym tym temacie, ponieważ dokładnie po kolejnej aktualizacji 20.30, czyli tej, która była teraz, twórcy gry przydzielili darmowy zwrot dla każdego posiadacza skina plażowej Julki i wszystkie osoby, które miały tego skina od początku, mogą go po prostu zwrócić za darmo, nie wykorzystując swoich dodatkowych biletów zwrotu, które mamy co roku. Pamiętajcie oczywiście, że cała ta akcja trwa dokładnie do 2 czerwca 2022 roku, czyli czysto teoretycznie można powiedzieć, że do końca obecnego sezonu, ponieważ ten sezon z informacji, jakie widnieją w karnecie bojowym, zakończy się dokładnie 3 czerwca bądź 4, ponieważ 3 jest jeszcze turniej, no ale na zwrot macie czas tylko do 2 czerwca. Jak się jednak okazuje, nie tylko osoby, które zakupiły skina plażowej Julki w wakacje, otrzymały dodatkowy zwrot tego skina, ponieważ przez niedopatrzenie twórców gry dosłownie każda jedna osoba mogła dostać zwrot skina plażowej Julki, nawet w momencie, w którym nie posiadaliście tego skina w swojej szafce w Fortnite. Ponieważ zaraz po wejściu do gry po nowej aktualizacji, osoby, które nie posiadały tego skina, czyli plażowej Julki, dostały animację odblokowania przedmiotu kosmetycznego, w którym był przedstawiony skin, i początkowo wydawało się, że gracz otrzymał za darmo skina plażowej Julki, a co się okazuje, nie każdy z tych osób przeczytał komunikat zamieszczony po lewej części tamtego oto zdjęcia. Ponieważ w tamtym miejscu twórcy gry pozostawili dla graczy informację, że skórka plażowej Julki ze względu na zmiany, jakie wprowadzili twórcy gry w ostatnim czasie, jest do zwrotu dla wszystkich chętnych graczy, tak jak już mówiłem, do 2 czerwca obecnego roku, i zwrot ten podlega tylko dla tych, którzy posiadają tego skina w swojej szafce. No i czysto teoretycznie sam komunikat powinien wyświetlić się właśnie tylko tym osobom, które mają tego skina w swojej szafce, a z niewiadomych mi, jak i wszystkim graczom przyczyn, komunikat o zwrocie dostały nawet osoby, które założyły nowe konto kilka dni temu, ponieważ informacja ta trafiła do każdej jednej osoby, która po prostu zalogowała się do gry po wcześniej wspomnianej aktualizacji. Na tym się jednak nie zakończyło, ponieważ osoby, które ominęły tamtą wiadomość, od razu powędrowały do swoich szafek z myślą, że otrzymali darmowego skina, a jak się później okazało, osoby te dostały możliwość zwrotu skina, którego nigdy w życiu nie widzieli w swojej szafce i nawet nie mieli okazji zobaczyć go w sklepie z przedmiotami do kupienia za fałdolce. Ponieważ kafelka ze zwrotem tego przedmiotu pojawiła się dosłownie u każdego gracza i nawet nie wiem, czy nadal, ale jeżeli weszli
jeśli byście bądź nadal wejdziecie do zakładki ze zwrotami w ustawieniach, ukaże wam się informacja, że możecie zwrócić skina plażowej Julki, nawet jeżeli go nie posiadacie, ale jeżeli go nie posiadacie, to niestety, ale nic nie dostaniecie. W momencie kliknięcia w guzik zwrotu w grze pojawi się informacja o błędzie i na całe szczęście osoby, które nie miały tego skina, nie dostały żadnych dodatkowych fałdolców, ponieważ pierwsza rzecz, która nasunęła mi się do głowy po tym błędzie, to to, że nawet osoby nie posiadające skina dostaną 1200 fałdolców na naciśnięcie guzika do zwrotu skina, którego nigdy nie miały. Temat ten przez pierwsze kilkanaście godzin był naprawdę bardzo gorący, ponieważ dużo osób myślało, że dosłownie każda jedna osoba, która weszła po prostu do Fortnite'a po nowej aktualizacji, dostała możliwość zwrotu tego skina i niektóre osoby dostały darmowe 1200 fałdolców na swoje konto, nie mając skina i zwracając skina, którego nigdy w życiu nie miały. Tak więc, tak jak już mówiłem, na 100% żadna osoba, która miała konto w Fortnite'cie nie posiadające skina plażowej Julki, nie dostała darmowych fałdolców, tak więc nie musicie się o to bać i mogą go zwrócić tylko i wyłącznie osoby, które posiadały wcześniej skina plażowej Julki. Mam nadzieję, że w tym filmie wytłumaczyłem wam, o co chodziło z tym błędem, jak i przy okazji poinformowałem niektóre osoby o tym, że mogą zwrócić skina, który już może się wam po prostu nie podobać, bądź po prostu nie podoba wam się po zmianie twórców gry we wcześniejszej aktualizacji 20.20. Pamiętajcie oczywiście, że jeżeli ktokolwiek z was chciałby zobaczyć na tym kanale w późniejszym czasie kolejne odcinki odnośnie zwrotów, darmowych nagród bądź różnych innych rzeczy, które gracze mogą dostać za błędy, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie po prostu zwrot. Jeżeli pod tym odcinkiem serio zobaczę dużo komentarzy o takiej treści, to nie dość, że już niebawem na kanale pojawi się kolejny odcinek o podobnej treści, to dodatkowo każda osoba dostanie ode mnie serduszko w komentarzu. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące błędu na darmowy zwrot dla każdej osoby, jak i przy okazji zwrotu skina, który był dostępny w wakacje poprzedniego 2021 roku. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym, jak i innymi tematami będę informował was na bieżąco w kolejnych moich odcinkach na tym kanale, tak więc też nie zapomnijcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ktokolwiek z was ma jakieś bardzo ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałbym je przedstawić, żebym ja mógł je wam przedstawić na kolejnym moim odcinku na tym kanale, to wszystko możecie podsyłać na mojego Discorda bądź Instagrama, do których linki macie w opisie tego materiału. No i przy okazji w komentarzach pod tym odcinkiem dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tym błędzie ze zwrotem i czy według was błąd ten był wielki, czy może jednak nie był wielki. No i co, na sam koniec tego oto filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, jak i pamiętajcie też o tym, że jutro o godzinie 18:05 na tym kanale pojawi się nowy odcinek z Fortnite'a, a ja wam dziękuję za oglądanie tego oto filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na tym kanale. Yo!